O samej stolicy Malty, Valletcie, można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju muzeum pod gołym niebem. Chodząc właśnie na Stare Miasto, wygląda to wszystko tak dosyć antycznie, jest tam bardzo dużo zabytków. No jest tam naprawdę taki inny, specyficzny klimat. Możemy poczuć się, jakbyśmy trochę przenieśli się w czasie. Podczas mszy świętej, która była wprawiana, spadła bomba, która przebiła kopułę, uderzyła w obraz i spadła po prostu na ziemię, ale nie wybuchła. Ich bardzo specyficznych, ciekawych dań jest fenek, czyli królik, czyli jest taki gulasz z królikiem. Cześć, z tej strony Michał, w dzisiejszym materiale przeniesiemy się na bardzo słoneczną wyspę, czyli Maltę. O samej stolicy Malty, Valletcie, można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju muzeum pod gołym niebem. No bo rzeczywiście, wchodząc właśnie na Stare Miasto, wygląda to wszystko tak dosyć antycznie, jest tam bardzo dużo zabytków, praktycznie w każdym miejscu, w każdej uliczce możemy znaleźć coś zabytkowego. No i jest tam naprawdę taki inny, specyficzny klimat, który chyba mógłbym porównać do takiego miasta jak Asyż we Włoszech, w którym też możemy poczuć się, jakbyśmy trochę przenieśli się w czasie i podobne odczucie miałem też właśnie w Valletcie na Malcie. Pomówmy o ciekawostkach. Z pewnością taka rzecz, którą pamiętam do dzisiaj, smak pamiętam do dzisiaj, to pastici z ricottą. To jest taka bułeczka nadziewana ricottą. Nie wydaje się być specjalnie duża, natomiast no, można się nią naprawdę bardzo najeść, a szczególnie wtedy, kiedy są ogromne upały. No to aż tak dużo jeść się nam nie chce i jest to naprawdę przepyszne danie, które, no tak jak mówię, pamiętam do dziś, a nie jest takich dań wiele, które bym aż tak świetnie pamiętał i tak świetnie pamiętał ich smak, a to jest naprawdę przysmak Malty i jeżeli tam będziecie, trzeba tego z pewnością spróbować, no bo jest to naprawdę rarytas. Pomówmy może też troszkę o samochodzie i autobusach. No wyspa jest generalnie dosyć dobrze skomunikowana. Natomiast sugerowałbym mimo wszystko raczej zastanowić się tutaj nad wynajmem auta. Dlaczego? No właśnie, bo jeżeli będziemy podróżować sobie autobusem, możemy dojechać z Valletty gdzieś blisko. To jest wtedy w porządku. Natomiast jeżeli będziemy chcieli sobie pozwiedzać po prostu wyspę, zatrzymać się przy jakichś skałkach, popływać w jakiejś zatoczce, no to tutaj raczej naprawdę sugeruję wziąć auto. No bo zakładam, że lecimy tam na kilka dni, no może maksymalnie kilkanaście dni i chyba trochę szkoda czasu tracić właśnie na to, żeby jeździć autobusem, które no niestety nie kursują jakoś bardzo często, no bo w niektóre miejsca autobus może jeździć nawet co godzinę, więc tutaj warto wziąć to zdecydowanie pod uwagę i nie tracić czasu, a też trzeba o tym powiedzieć, że nie wszędzie autobusy dojeżdżają. W te bardzo ciekawe niektóre miejsca, o których powiem za chwilę, w ogóle nie dojedziemy autobusem albo dojedziemy z jakimiś przesiadkami, będziemy po prostu musieli jeszcze dodatkowo tracić tutaj czas na dojście potem do tego miejsca, więc chyba lepiej wydać te kilkadziesiąt euro, wynająć samochód na własną rękę i po prostu zwiedzać wyspę i czerpać z niej jak najwięcej. To, co też bardzo dokładnie pamiętam, była to końcówka sierpnia, początek września, no i wtedy wydawało się, że już może będzie troszeczkę chłodniej na Malcie, ale no nic bardziej mylnego. Wtedy jest tam po prostu niesamowity upał, więc jeżeli chcecie lecieć na Maltę, to raczej tutaj sugerowałbym zdecydowanie pomyśleć o jakimś innym terminie niż termin wakacyjny. W takie miejsca uważam jest fajnie lecieć na przykład w listopadzie, w październiku, takie jak na przykład Malta czy też na przykład Cypr, bo tam jest wtedy już dosyć chłodno, ale jest też naprawdę bardzo przyjemnie. Więc chyba nie ma sensu lecieć też tak naprawdę w tym szczycie, gdzie najwięcej osób wtedy lata, bo po pierwsze i są droższe noclegi, po drugie też droższe loty. No a jeżeli będziemy lecieć sobie już troszkę poza sezonem, to nie dość, że pogoda będzie lepsza, będzie mniej turystów, zapłacimy mniej za bilety lotnicze, to zapłacimy również mniej za noclegi. Jeżeli chcemy polecieć raczej w takie miejsce, w którym nie wydamy zbyt wiele, no to raczej Malta nie jest tutaj dobrym wyborem, bo Malta jest no dosyć drogą wyspą. Niestety i za noclegi będziemy musieli tam raczej dosyć sporo zapłacić, no a jeżeli będziemy chcieli po prostu pójść coś zjeść, no to raczej to też nie będzie wszystko
w niskich cenach, tylko będziemy musieli wydać może i nawet około 20 euro za posiłek bez picia, więc no, te ceny są na pewno zdecydowanie wyższe niż te, które mamy w Polsce. Jeszcze z takich ciekawostek zapadła mi w pamięci jedna rzecz, to rotunda w Moście. Tam w 1942 roku doszło do niezwykłego wydarzenia. No, podczas wojny i także podczas mszy świętej, która była wtedy tam odprawiana, spadła bomba, która przebiła kopułę, uderzyła w obraz i spadła po prostu na ziemię, ale nie wybuchła. Nikomu tak naprawdę nic się nie stało, tak więc do dziś mówi się tutaj o tak zwanym maltańskim cudzie, no bo trzeba przyznać, że było to naprawdę niezwykłe wydarzenie i niezwykły zbieg okoliczności, że nic tragicznego się wtedy nie wydarzyło. Powiedzmy troszkę o atrakcjach turystycznych. Stare miasto Valletta, czyli stolica Malty, to prawdziwy skarb dla miłośników historii i architektury. Wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zachwyca zabytkowymi budowlami, wąskimi uliczkami i malowniczymi placami. Wśród głównych atrakcji znajduje się katedra Świętego Jana z bogatym wystrojem wnętrz, pałac Wielkiego Mistrza, ogrody Upper Baracca oraz Fort Sant'Elmo. Medina, znane również jako miasto ciszy. To średniowieczne miasto o fascynującej historii i uroku architektonicznym. Spacerując po wąskich uliczkach można podziwiać katedrę Świętego Pawła, Pałac Wielkich Mistrzów oraz zabytkowe bramy. Wieczorem miasto nabiera szczególnego uroku, gdy uliczki oświetlają się latarniami, tworząc magiczną atmosferę. Blue Grotto to malowniczy obszar na południowym wybrzeżu Malty, znany z imponujących klifów i kryształowo czystych wód. Jednak największym skarbem jest system jaskiń, w tym słynna Blue Grotto, gdzie światło słoneczne przenikające przez wodę nadaje skałom niezwykły, błękitny odcień. Wyspy Comino i Gozo oferują odmienne doświadczenie. Comino słynie z błękitnej laguny, gdzie turyści mogą kąpać się w krystalicznie czystej wodzie. Gozo, mniejsza i bardziej spokojna, zachęca do odkrywania malowniczych wiosek, jak również słynnego okna Azur, które niestety zawaliło się w 2017 roku. Forty Sant'Angelo i Sant'Elmo. Te historyczne forty znajdujące się w Grand Harbour w Valletcie odegrały kluczową rolę w obronie Malty podczas wielkiego oblężenia w 1565 roku. Oferują one fascynujące widoki na port i okoliczne tereny. St. Peter's Pool to malownicze naturalne baseny morskie położone na południowym wybrzeżu Malty. To miejsce jest jednym z ulubionych punktów rekreacyjnych, zwłaszcza wśród miłośników kąpieli w morzu i osób poszukujących spokojnego miejsca z dala od zatłoczonych plaż. Basen ma formę naturalnej laguny z otoczeniem skalistych klifów i krystalicznie czystej wody. Charakterystyczne dla tego miejsca są nieregularne kształty skał, które tworzą naturalne baseny o różnych głębokościach. Woda jest tu zazwyczaj przejrzysta, co sprzyja snorklingu i obserwacji podwodnego świata. No muszę też osobiście powiedzieć, że chyba najbardziej właśnie St. Peter's Pool zapamiętałem i to chyba właśnie zdecydowanie dlatego, że można z tych skał też skakać. A skacząc, no mamy około 10, może 12 metrów tak naprawdę aż z samej góry do wody, więc no jest to takie przeżycie, które później na długi, długi czas się zapamiętuje. W ogóle też, będąc już na Malcie, to warto sobie taki jeden dzień, czy może dwa, na przykład popołudnia, zrobić takie typowe na plaży, właśnie może jeden na St. Peter's Pool, no i drugi dzień też, żeby na jakiejś jeszcze innej plaży poleżeć, troszkę sobie pochillować. Chciałbym powiedzieć też troszkę o historii Malty, ponieważ jest ona naprawdę bardzo ciekawa. Ogólnie Malta jest jednym z najstarszych zamieszkałych obszarów na świecie. Świątynie, o których wcześniej wspomniałem, są datowane na rok 3600-2500 przed naszą erą. Budowle są starsze niż piramidy w Gizie. W starożytności Malta była zamieszkiwana przez Fenicjan, Kartagańczyków, a później została podbita przez Rzymian. Natomiast w 1870 roku Malta została podbita przez Arabów, którzy mieli dosyć duży wpływ na kulturę, język i architekturę Malty. W 1091 roku Normanowie zajęli Maltę, a w 1530 roku król Hiszpanii, cesarz niemiecki, przekazał ją zakonowi Joannitów, czyli zakonowi rycerskiemu, który przekształcił Maltę w niezdobytą twierdzę.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Malty było wielkie oblężenie w 1565 roku, kiedy zakon Joannitów skutecznie odparł atak Osmańskiego Imperium. Następnie w 1798 roku Napoleon Bonaparte zdobył Maltę, ale po krótkim czasie został zmuszony do jej opuszczenia przez brytyjsko-maltańskie siły. Malta stała się protektorem brytyjskim. Podczas II wojny światowej Malta odegrała kluczową rolę jako baza strategiczna. Była bombardowana przez niemieckie i włoskie siły, ale pomimo tego Malta utrzymała się i odegrała kluczową rolę w kampanii na Morzu Śródziemnym. Malta uzyskała pełną niepodległość od Wielkiej Brytanii dopiero w 1964 roku, a następnie ogłosiła się republiką w 1974. Natomiast w 2004 roku Malta stała się członkiem Unii Europejskiej. Tak zatem króciutko można by powiedzieć o historii, no a teraz może troszkę o maltańskiej kuchni. Malta oferuje bogatą kuchnię, która jest wynikiem wielowiekowej historii, wpływów różnych kultur i lokalnych tradycji. Oto kilka potraw i przysmaków, które warto spróbować podczas pobytu na Malcie. Pastizzi, o którym wspominałem, no to właśnie przekąska w postaci małych ciasteczek, ale nie tylko wypełniona ricotto, może być też wypełniona na przykład purée z grochu. Fencata to tradycyjne danie maltańskie, w którym jagnięcina jest duszona w czerwonym winie z warzywami i przyprawami. Fencata to często spożywane danie podczas uroczystości rodzinnych. Caponata to rodzaj sałatki warzywnej podobnej do włoskiej caponaty. Caponata zawiera bakłażany, pomidorę, paprykę, cebulę i zioła. Wszystko duszone w sosie pomidorowym. Lampuki pie to placek nadziewany mięsem lampuki, warzywami i przyprawami. Gbejnet to małe kuleczki sera, zazwyczaj z mleka owczego lub koziego, podawane na surowo lub grillowane. To świetna przekąska lub dodatek do sałatek. Kini to lokalny napój gazowany stworzony na Malcie, jest słodki i gorzki jednocześnie z aromatem ziół i skórki pomarańczowej. To oryginalny maltański napój, który warto spróbować. No rzeczywiście ten napój ma taki bardzo specyficzny smak, ale też możemy go dostać na przykład w Polsce, także polecam. Są takie specjalne sklepy, które oferują produkty z całego świata, no i tam taki napój możemy dostać. Naprawdę warto spróbować, może dać komuś nawet na jakiś prezent. Jeszcze jednym z takich bardzo specyficznych, ciekawych dań jest fenek, czyli królik, czyli jest taki gulasz z królikiem. No ja akurat nie próbowałem, jakoś królik za mną nie przemawiał, natomiast no jest to jedno z takich najbardziej rozpoznawalnych chyba dań, które na Malcie można zjeść. No jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej może. Lecąc na Maltę musimy wiedzieć, że obowiązują tam dwa języki. Jeden to oczywiście język maltański, natomiast drugi angielski, także na pewno nie będziemy mieli żadnych problemów z tym, żeby się dogadać, czy też po prostu coś nam jeszcze załatwi. Malta była wykorzystywana też często jako popularna lokalizacja filmowa do kręcenia wielu produkcji filmowych, takich jak Gladiator, czy też na przykład Gra o Tron. Malta oferuje malownicze scenerie, które stanowią idealne tło dla filmów kostiumowych i historycznych. Maltańczycy słyną też z bardzo serdecznego powitania. Zwyczajem jest przywitanie się poprzez dwukrotne puknięcie w dłoń, a potem potrząśnięcie dłonią rozmówcy. Będąc też na Malcie, warto też w któryś dzień wygospodarować trochę czasu na zobaczenie zachodu, ale też i wschodu słońca. Ja niestety wschodu nie widziałem, tylko zachód, no bo niestety nie jestem aż takim rannym ptaszkiem. Może jeszcze troszkę o gospodarce, no bo Malta to nie jest duża wyspa, tak naprawdę bardzo dużo produktów jest tam importowanych, więc jeżeli przyjedziemy, to no raczej się nie zdziwmy, że te produkty, które będziemy tam widzieć, to w ogóle są tak naprawdę, miałem wrażenie, w większości z Wielkiej Brytanii. No i tutaj turystyka też jest tym jednym z głównych obszarów tak naprawdę rozwoju maltańskiej gospodarki. Kraj ten co roku przyciąga miliony turystów, no i w sumie sam też rzeczywiście bardzo chętnie na tę wyspę bym wrócił. Malta rozwija się również jako ważny ośrodek finansowy, zwłaszcza w zakresie usług finansowych, bankowości i inwestycji. Kraj ten stawia sobie za cel przyciąganie zagranicznych inwestorów, oferując korzystne warunki podatkowe i regulacyjne. Z uwagi na strategiczne położenie na Morzu Śródziemnym Malta ma również rozwinięty sektor transportu i logistyki. Porty morskie i lotniska odgrywają kluczową rolę w handlu międzynarodowym i przemieszczaniu się osób. Malta rozwija się też jako centrum edukacyjne, przyciągając studentów z różnych części świata. Rozwija się także sektor technologii informacyjnych, zwłaszcza w zakresie usług informatycznych, oprogramowania i rozwoju technologii
cyfrowy. Również rynek nieruchomości radzi sobie tam całkiem nieźle. Wzrost liczby turystów, a także inwestycji zagranicznych wpływa na jego rozwój zarówno w zakresie komercyjnych, jak i mieszkalnych obiektów. Pomimo ograniczonej przestrzeni surowego klimatu, rolnictwo nadal istnieje na Malcie. Wytwarzane są m.in. produkty rolnicze, oliwa z oliwek i wino. Warto też powiedzieć, że Malta jest częścią strefy euro, także jeżeli będziemy tam lecieć, nie musimy oczywiście wymieniać pieniędzy na jakąś inną walutę, tylko wystarczy, że mamy po prostu euro. Podsumowując, Malta jest, uważam, naprawdę bardzo atrakcyjną wyspą. Myślę, że warto spędzić tam około tygodnia, w zależności jak to zwiedza, ale jeżeli chcemy poświęcić sobie na przykład dzień czy dwa tylko na plażę, resztę na zwiedzanie, to myślę, że na spokojnie 7 dni nam wystarczy. Na Maltę można w bardzo dobry, łatwy, prosty sposób dotrzeć z Polski, więc też jest to plus. Warto wcześniej gdzieś poszukać lotów, żeby były w dobrej cenie. No i też warto latać poza sezonem, czyli nie latajmy tam w wakacje, lipiec, sierpień, nawet może i wrzesień niekoniecznie, a bardziej październik, listopad. Wtedy też pogoda jest tam całkiem dobra. No w końcu Malta to jest jeden z najsłoneczniejszych krajów Europy. Także zachęcam do odwiedzenia tej wyspy. Do zobaczenia w kolejnym materiale.